das einfach an die Kosten liegen. Witajcie. Dzisiaj trochę wiecznie, więc może być słabo słychać, no ale na razie nic na to nie poradzę. Wieje i nie mam na to wpływu. A jesteśmy w Dreźnie, właściwie trochę pod, a trochę wy. Można to nazwać dzielnicą Drezna, w salonie Citroena, w Autohaus Kunsch. Dzisiejszy odcinek może nosić nazwę Bitwa Samochodowa, bo obejrzycie dwa auta. Citroen kontra Citroen. Oba z salonów Citroena. Jeden właśnie tu, drugi z pobliskiej miejscowości. Będziemy razem wybierać i doradzać przyszłemu właścicielowi. Mam tu chwilę, mogę pofilmować, bo właśnie przygotowywane są dokumenty do jazdy próbnej. Dostaniemy tablicę i dzisiaj też jedziemy bez sprzedawcy. Schön 25 Grad. Am Mittwoch sind dann sogar und haben wir im nächsten Jahr viele schöne Spiele wieder hier in Deutsch. Die Begegnungen der zweiten Runde werden am 30. und 31. Oktober. Mehrfach. Die Mutter kämpft mit ihren Kindern ums Überleben. She took in two men to live in our house too. Pan mówi, żeby skończyć nagrywać. Bezwypadkowe, nielakierowane, serwisowane tylko w Citroenie. Nowe opony zimowe, przepraszam, nowe opony letnie, myślałem już o zimowych, bo zimowe też są dostępne, nie widziałem, ale sprzedawca mówi, że też w bardzo dobrym stanie. Komplet hamulców, przód i tył zrobione, nowy serwis ma być wykonany po zamówieniu auta. Na to auto trzeba będzie czekać 2 czy 3 tygodnie, bo od zamówienia, dlatego że dokumenty, książka serwisowa, wszystko jest w głównej siedzibie firmy, to jest tylko oddział. I jak zamówimy to auto, to będziemy musieli poczekać 2 czy 3 tygodnie na odbiór tego auta, bo po zamówieniu zostaną zamówione dokumenty, przyjdą to do oddziału, samochód zostanie skierowany na serwis, który zostanie wykonany przed wydaniem auta klientowi, plus do tego jeszcze nowy przegląd techniczny, no także kompletna
kompletna usługa. Auto kosztuje dużo, 9000 euro, no ale jest tutaj 12-miesięczna rękojmia sprzedawcy. Tu na drzwiach prawych pasażera dwa ogniska rdzy. Hamulce prezentują się tam. I oponki. No to pan Mateusz, do niego, będzie miał orzech do zgryzienia. Bo salon oddał to za 8,5 tysiąca euro. Wstawiał nowy akumulator, bo ten jest taki słabowity. Obiecał tu człowiek również, że usunie tą rdzę z drzwi. Dodatkowo nowy serwis wykonają. Nowy przegląd techniczny, badanie techniczne, to już mówiłem. No i jeszcze... Aha, i ta gwarancja. Czyli, no może nie gwarancja, ale bo to nie będzie to jakaś forma ubezpieczenia, ale 12-miesięczna rękojmia salonu tutaj tego drezdeńskiego na to auto. Bitwy samochodowej ciąg dalszy, godzina później, 50 km dalej, jesteśmy w innym salonie Citroena. Auto miało dwóch właścicieli, 2010 rok, dwie prywatne osoby, pierwsza od 2010 do 2014, mieszkaniec Lipska, potem tu mieszkaniec okolicznej miejscowości. Riza, kolega szefa salonu, bo to właśnie on nas obsługiwał. Ten kolega użytkował auto przez 5 lat, serwisował tylko tutaj w tym salonie. Ostatni serwis wykonany 28 czerwca 2018 roku, czyli 2 miesiące temu. Auto miało lakierowane nadkola, oba tylne. Prawe lakierowane, lewe również szpachlowane, jakieś zdarzenie. Ten człowiek nic o tym nie wie. Opony letnie, z przodu słabe, z tyłu trochę lepsze. Hamulce z przodu zrobione, z tyłu trochę gorsze. Auto, mówiłem, serwisowane tylko w Citroenie, tylko tutaj. Cena 8000 euro. Do negocjacji jeszcze nie podeszliśmy. Pan Mateusz musi dostać najpierw informację o tym aucie, porównać z tamtym i wtedy ewentualnie decydować o zakupie bądź nie tego auta. Jesteśmy po jeździe próbnej. Auto zachowuje się
bardzo, bardzo, bardzo poprawnie. Wszystko jest w porządku. Co wybierze pan Mateusz? Tego oczywiście nie wiemy, ale jesteśmy ciekawi waszej opinii. Oba z 2010 roku, oba mają bliźniacze przebiegi. Ten 152 tysiące z kawałeczkiem, ten biały też 152 tysiące z kawałeczkiem. Oba sprzedawane przez salony Citroena, oba z rękomią salonu, rozumianą jako takie, jako taką gwarancję tegoż salonu, udzielano na wypadek, gdyby się coś zdarzyło. No, realizowano w taki sposób, że gdyby się coś w Polsce zdarzyło, to naprawiać trzeba byłoby to auto bezpłatnie w tym salonie, no i na własne koszty tutaj dostarczyć. Decydujcie. Czekamy na wasze opinie. No jeszcze tylko dodam, że tam mam manualne skrzynie biegów, tutaj automat. Tu też są opony zimowe. Ponoć w dobrym stanie. Nie wiem, nie widziałem, ale pan właściciel, pan szef mówi, że całkiem. To chyba tyle. Na razie.